Anna Głogowska w żałobie, nie żyje jej brat, miał najładniejszy uśmiech na świecie. Anna Głogowska, 45 litrów, polska tancerka i prezenterka telewizyjna, w żałobie. W mediach społecznościowych przekazała, że zmarł jej brat Arek. Pożegnała go we wzruszających słowach, zamieszczając kilka wspólnych zdjęć. Do kondolencji zaczęły dołączać kolejne gwiazdy z show biznesu. Miał najładniejszy uśmiech na świecie, napisała Głogowska. Anna Głogowska to tancerka i prezenterka telewizyjna. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z tego, że w latach 2013 do 2015 współprowadziła programy rozrywkowe Polsatu, Gotto Dance. Tylko taniec i Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. W 2008 roku wystąpiła również jako Arleta w jednym odcinku serialu Daleko od Noszy. Prywatnie Głogowska w 2005 roku związała się z aktorem Piotrem Gąsowskim, któremu partnerowała w drugiej edycji programu Taniec z Gwiazdami. W 2011 roku zajęli siódme miejsce w rankingu najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie, według raportu ARK Rynek i Opinia Celebrity Monitor. Mają córkę, Julię. Kobieta po jakimś czasie rozstała się jednak z Gąsowskim. Długo o Głogowskiej nie było nic słychać, aż do teraz. Niestety, powody są bardzo smutne. Zmarł brat tancerki, Arkadiusz. Anna Głogowska w żałobie. Nie żyje jej brat. Miał najładniejszy uśmiech na świecie. Anna Głogowska pożegnała brata Arka w poście na Instagramie. Mój brat Arek miał najładniejszy uśmiech na świecie, napisała w mediach społecznościowych. W komentarzach od razu ruszyła fala wsparcia i wyrazów współczucia. Aniu, jesteś dzielna, byłaś dzielna, będziesz dzielna. Dobrze, że zdążyliście pogadać, powiedzieć sobie ważne rzeczy. Arek odszedł z przeświadczeniem, że go kochasz, że był dla ciebie bardzo ważny. Dla Julci też. Zrobiłaś, co mogłaś, żeby Arek to poczuł. Przytulam, współczuję, wspieram, napisał Piotr Gąsowski.